Dzień dobry, hej, witajcie, ja nazywam się Kasia, się z nami Dawid Ambra-Ombroziak. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. I w ogóle moje pierwsze pytanie, co pan tutaj robi? Będę walczył. Ale dlaczego nie w Fejmie? Co, to mnie bardzo interesuje. No dostałem propozycję z Prime, mój kontrakt wygasł w Fejmie MMA, także jestem teraz tutaj. I rozumiem, że w Fejmie już pana nie zobaczymy, czy jest szansa, że w Fejmie będzie pana walka kiedyś? Nie, tego nie mówię, że mnie nie zobaczycie. Jeżeli Fame MMA będzie miał dla mnie jakieś ciekawe zestawienie, będą chcieli, żebym tam zawalczył, Prime nie będzie miał ciekawego zestawienia, mogę zawalczyć w Fame. Tak naprawdę fajnie, że powstało kilka federacji freakowych, bo po prostu jest gdzie walczyć. Jedna federacja, no to niestety często może wykluczać tych, którzy chcą toczyć swoje boje. Więc cieszę się, że powstało Prime, że dostałem propozycję i że mogłem się tu pojawić. A jeżeli chodzi o inne organizacje, na przykład High League, była tam propozycja z tej federacji, czy na razie nie? Nie, jeszcze nie. Rozumiem. I teraz moje pytanie chodzi o rywala, o Adriana Ciosa. Czy wy macie jakiś taki konflikt bardziej poważny, czy to jest na razie tylko taka właśnie jakby zapowiedź walki jego z Alanem Kwiecińskim? Jak to tam jest? Konflikt czy poważny? Myślę, że to jest konflikt tak naprawdę, wiesz, to jest o pietruszkę, bo po prostu się nie lubimy. Nie odpowiada mi tak naprawdę jego styl bycia. Nie polubiliśmy się, już mieliśmy taki zgrzyt, jak nagrywaliśmy trailer. A to co się tam stało takiego? No tak naprawdę, wiesz co, no, on niemiły był dla mnie. No wiedział, że wiesz, będzie ze mną bił. On uważa, że wie, że jestem tak jakby może z teamu, wiesz, od Alana, tak? Powiedział, że wie, że Alan jest moim przydupasem, no bardzo brzydko powiedział. No tak. No i wiesz, no i po prostu może tą złość też swoją przelał na mnie. No to wiesz, to pewne fluidy się czuje, nie? Między ludźmi. Więc powiem szczerze, że mi to odpowiada. Rozumiem. A jeżeli powiem szczerze, że mi to odpowiada, bo wiem, że po prostu... No nie będzie tutaj, wiesz, głos klepania po plecach, zbijania piątek, tylko będzie jazda, wiesz, a ludzie też chcą tak naprawdę, wiesz, widzieć te emocje, wiesz, jak zawodnicy się nie lubią i dochodzi nagle do tej walki, wiesz, to jest zwieńczeniem tak naprawdę tych emocji, które są jeszcze przed tą walką. No i tu mają akurat wszystko to. Jasne. A dzisiaj jeszcze na konferencji pojawił się kolejny konflikt, jeżeli można tylko powiedzieć. Z Hetmanem jakaś tam potyczka słowna była. To jest też jakaś tam po prostu lekki niesmak do niego pan ma, czy jest to jakiś taki tam poważniejszy konflikt? Co się stało za kulisami, o czym nie wiemy? Nie no, grubo mu spodnie spadały, no to mu powiedziałem, żeby podciągnął. I nic poza tym. I tak powstał konflikt, no. Rozumiem, ale już raczej chyba taka walka nie będzie miała miejsca, no bo jednak 170 kilo robi wrażenie, prawda? Chyba na tobie. No na mnie osobiście tak, mnie by zgniót. Na mnie nie. Nie? Czyli jak coś, nie jesteś robię. Otwarty, tak? Tak, jestem otwarty na taką walkę. Już tutaj byłem pytany kilka razy w wywiadach. To byłaby, myślę, że taka dziwna walka, inna walka. Nie wiem, czy taka walka kiedyś była, nie? No w Polsce na pewno nie chyba. No jeszcze mieliśmy Wiewióra z Handkę. No właśnie, Wiewiór z Handkę i Kiś Ozdoba się bił z tym Burnejką. Ale tam aż takiej chyba nie było, wiesz, różnicy wagi. Tu jest... Około stówki różnicy. Tak mniej więcej. Ktoś tam mówił, że 170-180 waży, a ja tak, no 77, wiesz, w kategoria wagowa, więc tyle ważę, więc tutaj jest 100 kg różnicy. Ciekawa walka, wiesz, myślę, że wzbudziłoby to zainteresowanie w ludziach, jeżeli ludzie by chcieli coś takiego oglądać. No ja jestem chętny na takie zestawienie. A jeszcze Kasiusz jest właśnie wodarzem. Mieliście kiedyś walkę? Czy jest możliwy na przykład rewanż w walce wieczoru pana z Kasiuszem, czy jak to tam widzimy? Myślę, że Kasiusz już jest tak naprawdę tak dużo wyżej zasięgowo nade mną, że nie byłby zainteresowany walką ze mną. A ja też w taką walkę też nie będę już prosił, bo po prostu jestem za mały, żeby się zasięgowo. Bić z nim. Tak, dokładnie, zasięgowo. Więc myślę, że nie. Oczywiście, jeżeli byłaby taka możliwość, Kasiusz jest dla mnie jak najbardziej, wiesz, ciekawym rywalem, tak? Wygrywał, wiesz, z bardzo dobrymi teraz zawodnikami, z Wrzoskiem, tak? Ta walka taka z Normanem Parkiem, którą on uważa, że wygrał, a sędziowie, że przegrał. Wiesz, no tak naprawdę stawia go to wysoko w tych freakach. A wiadomo, jak bić się, no to fajnie bić się z tymi, wiesz, stopki, lecz oni nie są zainteresowani tymi, którzy jeszcze, wiesz, nie przeszli tej drogi, którą on przeszedł. Jeżeli ja przejdę taką drogę jak Kasiusz, to wtedy myślę, że
dopiero mogłoby takie starcie być emocjonujące. Ale też nie byłoby takie starcie emocjonujące, chyba że konflikt by się odnowił, bo na tą chwilę konfliktu nie mamy. I to tak pokrótce. A jeżeli chodzi o jakąś walkę z zawodowcem, widziałby się pan w jakimś takim starciu ze sportowcem, czy raczej na ten moment tylko freakowe zestawienia? Wiesz, to też są ciekawe zestawienia. Na przykład bardzo ciekawym zestawieniem była Lil Masti z Brodnicką. Tak, mistrzyni świata w boksie kontra Lil Masti, która jest królową, freak fightów, tak? No. Posiadała pas Fame MMA kobiet, wiesz, to też jest ciekawe zestawienie, bo zestawienie mnie na przykład, z kimś na przykład, powiedzmy, mocnym zawodnikiem z jakiejś tam federacji typu KSW, na tą chwilę, czy by wzbudziło zainteresowanie, każdy wie, że dużych szans nie mam, że wyjdę, przegram. Tak, ale takie zestawienie na przykład powiedzmy z jakimś bokserem, tak, który nie ma parteru, ja tego parteru trochę liznąłem. Ciekawe, czy teraz prawdziwy, dobry bokser mógłby wygrać z freak, z chłopakiem z freak fightów, no tak, ale z MMA. Wiesz, takie zestawienia są interesujące. Więc no myślę, że takim właśnie zestawieniem byłbym zainteresowany oczywiście. A jeszcze walka taki ze sportowcem. Wymarzony rywal pana, to kto? Z freaków już też, jeżeli może być. Nie marzę o rywalach. Mam inne marzenia, ciekawe, nie? Na przykład jakie? Pogadajmy sobie. Chcę polecieć, polatać, pójść cały świat. No widzisz, miałem lecieć, ale mi zamknęli. No, to szkoda. No ale to kiedyś może się uda polecieć. No na pewno. No dobra, no to co, życzę powodzonka i widzimy się chyba na gali na kolejnej. Dokładnie, widzimy się, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dzięki śliczne.